4. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Polfish 97. Patronat: Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Współpraca: Morski Instytut Rybacki, Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa. Polfish to jedyne targi przetwórstwa rybnego w Polsce i jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku bierze w nich udział 120 wystawców, w tym 20 firm zagranicznych z 14 krajów, z Belgii, Kanady, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. Swoje najnowsze produkty prezentują największe zakłady przetwórstwa rybnego, a wśród nich Aga, Almar, Atra, Eurofish, Euroodra, Korab, Koral, Linzer, Stabburet, Wilbo. Serdecznie witam na Międzynarodowych Targach Polfish 97, które już po raz czwarty odbywają się w Gdańsku. To kolejne spotkanie targowe zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. Ma na celu zaprezentowanie najnowszej oferty polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sferze połowów i przetwórstwa ryb, stworzenie warunków do nawiązania kontaktów kooperacyjnych i handlowych, a także zaprezentowanie najnowszych technologii stosowanych w przetwórstwie. Szeroki zakres tematyczny targów zapewni ich uczestnikom pełne zapoznanie się z bieżącymi tendencjami w dziedzinie przetwórstwa rybnego. Wierzę, że dzięki współpracy organizatorów imprezy z tak znakomitym ośrodkiem naukowym, jakim jest Morski Instytut Rybacki, jestem przekonany, że owocem rozmów handlowych oraz spotkań naukowych będzie urodzenie w przemyśle rybnym nowoczesnych rozwiązań i rozwój przedsiębiorstw właśnie tej branży. Życzę Państwu satysfakcji z organizowanych pokazów, prezentacji i konkursów. Mam zaszczyt również zaprosić przybyłych gości do zwiedzania naszego pięknego miasta obchodzącego właśnie jubileusz swojego tysiąclecia. Podobnie jak w latach poprzednich, części wystawienniczej towarzyszą seminaria i konferencje naukowe. 7. Konferencja Technologów Przemysłu Rybnego, organizowana przez Morski Instytut Rybacki, dotycząca m.in. roli ryb w diecie człowieka oraz jakości produktów rybnych w świetle badań rynkowych. Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa prezentujące na otwartym posiedzeniu m.in. stan przygotowań strony polskiej do integracji z Unią Europejską.